Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Postanowiłem, że zbuduję sobie tratwę w poprzednim odcinku. Poza odcinkami trochę drewna tutaj mi się udało nazbierać. Tutaj mam jeszcze troszeczkę na wózku. Zapisałem sobie jeszcze, mam trzy kłody. Natomiast miałem troszeczkę więcej materiału, więc zbudowałem dok i troszeczkę tratwy. Ale teraz, żeby ją dokończyć, muszę tutaj pozrzucać sobie to całe drewno. Mam nadzieję, że oni tutaj teraz nie przyjdą i nie będą mi tutaj psuli planów, bo plany naprawdę są tutaj srogie, jeśli o to chodzi. Zobaczcie, że mam tylko 32 patyki jeszcze do zebrania i 25 kłód, więc to naprawdę nie jest tak dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że patyki tutaj są na wyciągnięcie ręki, a kłody też już są w zasadzie zebrane, więc nie pozostaje mi nic jak tutaj po prostu podjechać tym całym wózkiem do tej tratwy. Bo tratwa mi się w sumie przyda do tego, żeby popłynąć sobie tam na wysepkę i ominąć rekiny w sumie. Bo nie chcę paść ich ofiarom. A chcę się dostać do dziury po prostu. I być może tratwa to będzie troszeczkę taki o nie wiem, obóz przetrwania czy coś w tym rodzaju. Być może. Jeśli na przykład będę mieszkał sobie na wodzie, to wtedy kanibale mi nie będą w ogóle straszni. Nie będę musiał się ich bać. Ani jednego kanibala. Ani jednego złamanego kanibala. Dobra, jest w sumie fajnie, super. Fajnie idzie budowa. Jeszcze 15, tu mam jeszcze 2, to jeszcze 13. Więc w sumie w dzisiejszym odcinku na pewno to skończę. Tylko jestem ciekawy, jak się tym w ogóle steruje. Jak tym można pływać. Bo to jest taki zadziwiający dla mnie fakt też. I w sumie powinienem troszeczkę rozszerzyć tutaj ten płot teraz. Skoro buduję tutaj tą tratwę z tym dokiem, to powinienem troszeczkę bardziej tutaj zabezpieczyć ten swój teren. Ale to znowu było troszeczkę wymagające dla mnie, ponieważ musiałbym znowu zbierać tutaj drewno i znowu tutaj się z tym wszystkim bawić. Dobra, 13, to jeszcze sobie chyba dobiorę. Tutaj raczej żaden mi nie wszedł. Drewno oczywiście jak zostanie, to się przyda. Bo to nie jest tak, że zaraz będzie zmarnowane. Dobrze, że deszcz popada, bo mi się tam troszeczkę zapasy napełnią. Z wodą. Ok, myślę, że mogę sobie z tym podjechać. Patyki to później. Albo nie, dobra, bo to od razu w sumie. Od razu, żeby mieć zbudowaną tą tratwę. Zbieram patyki. Bo jak widzicie, tutaj patyków mi nie zabraknie do tego. Dobra, to w sumie akurat dwa razy będę szedł tam. Więc akurat dwa razy tutaj patyki zbiorę i też będzie odpowiednio. Póki jeszcze kanibale nie przyszli, to oczywiście można tutaj popracować. Mam nadzieję, że żaden mi za pleców zaraz nie wyskoczy. Dlatego to bym w sumie nie chciał. Ok, jeszcze kawałeczek. Ja sobie może tutaj przodem podjadę, bo będzie mi na pewno wygodniej. Czy jakiś kanibal gdzieś w pobliżu? Nic nie widzę. Nic chyba nie ma. Nawet się nie odzywali jeszcze. Ale bardzo mnie to cieszy. Nie narzekamy. Dobra, to jeszcze w sumie dwa razy, bo potrzeba 12. A ja będę mógł tylko tutaj zabrać 10. A jeszcze raz będę musiał tutaj składami jechać, bo naprawdę mało zostało. Tutaj 3, to tylko jeszcze 4, więc chyba wózkiem raczej nie będę tutaj jechał. Po prostu zabiorę to ręcznie. Razem z patykami. I tak będzie najodpowiedniej. Dobra, musimy troszeczkę tutaj odpocząć, ponieważ moja postać się trochę zmęczyła. A sprint w tej grze jest podstawą do ucieczki. Więc dobrze by było, żeby moja postać nie była zmęczona w momencie, kiedy na przykład będziemy uciekać przed kanibalem. Kanibali jeszcze nie widać. 5 minut od włączenia save'a, więc jeszcze parę minut powinienem mieć tutaj spokoju.
Dobra, ale przy okazji patyki trzeba nazbierać. Nie będę brał z zapasów, które mam w domu, bo może mi się kiedyś do czegoś innego przydadzą. Okej, mam 8. Szybko się męczę. Ale jestem najedzony, jestem napity. Więc nie wiem, od czego to tutaj zależy. Czekaj, bo być może weźmę sobie stąd. Okej, w sumie 0 kanibali. Albo w sumie tak jeszcze po 2 patyki będę musiał iść. To co mi za różnica teraz? Dobra, żadnego kanibala nie widać. Tych tutaj, nie wiem, delfinów czy torykiny. Niestety nie mogę ćwiartować na nic. A szkoda. Coś można by było z nich robić tutaj. One tak leżą tutaj na tej plaży. Ty. Łeb mu odrąbałem. A, no to... Czyli mogę po prostu łeb mu zabrać. No to okej, pewnie sobie mogę w domu później powiesić. No ale jeśli tak, no to raczej... nikt tak nie będzie robił. Dobra, pokaż mi tutaj jeszcze. 2 patyciaki potrzebujesz. 2 kłody. I wychodzimy. Wychodzimy. Drzwi zamykaj. No to wrócisz dopiero później. Pewnie w nocy. Dobra, nie ma nikogo. Fajnie. Jasi mnie to bardzo, że mogę sobie spokojnie wypróbować moją tratwę. O, i elegancko. Co to, jakieś wesełko? Patrz. Ej, wesełko mam. Mogę wesłować? Na razie to się chyba jakoś tak odpycham. Nie, poczekaj, bo to jakoś tutaj trzeba to ogarnąć. I co, tratwa ta duża jest na 2 osoby? I niepotrzebnie, żebym robił chyba tą dużą. Aczkolwiek jakoś to trzeba zaraz tutaj ogarnąć. Jakby jeśli tratwa jest na 2 osoby, to jest to troszeczkę niedobrze. Może po prostu nie chcę płynąć, bo nie wiem, jest za płytko tutaj. A zaraz spróbujemy jeszcze z drugiej strony. Bo jak na 2 osoby to trochę lipa. Nie, bo może ona płynie w drugą stronę po prostu, bo to... tym to się odpychamy. Dobra, spróbuję się przekręcić. Bo być może to mi coś da. Trochę tak jakby odpływam. Tak jakby. Dobra, ja chcę płynąć do przodu. Ej, to nie mogę. Jak chcę płynąć, to nie mogę. Mogę tylko sterować. I nic więcej. Cofam się tutaj do brzegu. No nie, bo to tylko działa na boki. Tak jakbym, nie wiem, jeszcze czegoś potrzebował tutaj. Do obsługi tego. Coś z tych rzeczy. Bo to jest mała. Patrzcie, łódź mieszkalna. Mogę sobie zamieszkać na łodzi. I to nie byłby głupi pomysł. Żeby się uwolnić na przykład od kanibalusów. Ale skoro to jest tylko takie, taka popierdółka. Nie, no na pewno się musi dać pływać, no co wy. Właśnie, bo tu jest dok, no to już kurde, musi być profesjonalnie. Ani tego przesunąć, ani nic. Nie, no bo to na boki to też nie, no bo to, tak jakby góra, dół, to wszystko w ogóle tutaj nie idzie, nie? Nie, chyba, że to 2 osoby po prostu muszą wiosłować, żeby to jakoś tam, nie wiem, miało ręce i nogi, żeby to ruszyć. Dobra, nie denerwuj się. Spróbujmy teraz małą. Małą może gdzieś tutaj. Tu chyba nie mogę, bo za płytko. Już w ogóle nie mogę. Dobra, w ogóle nie mogę tratwy teraz budować. To się kurde podziało tutaj. Niby takie te tratwy, a jednak tak mało w sumie tych elementów potrzebują. Pokaż jeszcze raz.
No nie mogę, no co jest, co, za mały poziom wody teraz się tutaj zrobił, czy co? Ej, a poziom wody się tutaj przypadkiem nie zmniejszył? Nie, no chyba raczej nie. Chociaż tak trochę wygląda na to. Dobra, jak nie mogę teraz zbudować, a domek mieszkalny? Ale domek mieszkalny ma w sumie jeden... No co, tak jakby, nie wiem, poziom wody się obniżył i nie mogę już zbudować tutaj. Dobra, spróbuję sobie rano, bo się ściemnia, więc nie chciałbym zostać tutaj na plaży. Na plaży, która zaraz może się wypełnić kanibalami. Na pewno będzie trzeba iść się napić. I na pewno będzie trzeba coś zjeść. O! Siśli! Koledzi! W końcu! 11 minut na was czekałem. Ale pewnie tylko mordę podrom i tyle z nim będzie. Pożytku. Nic więcej raczej tutaj nie są w stanie zrobić. Dobra, napijmy się. Gdzieś pochlipał. Ło, kurde, ty, patrz jak tutaj. O, mięsko jakieś mam. I skąd ja mam mięsko? Nawet nie wiem, skąd ja mięsko miałem. Ale tu gira będzie ususzona. Więc gireczkę będzie można zjeść jak najbardziej. No i trzeba się położyć spać. Zobaczcie, że... Ty. Ale ten domek dla ptaków to mi pióra daje. Ja myślałem, że on tylko tak dla ozdoby jest. I ja myślę sobie, dobra, to sobie szczelimy tutaj, bo ja przecież przyjazny z naturą i tak dalej. A tu takie w sumie zdziwienie, że mi pióra daje. No dobra. Prześpijmy się. Znowu mi FPS-y spadły. Znowu noc. Znowu jakieś ognisko, kanibale i mi FPS-y spadają. Ta gra tak po prostu ma. Ale przecież się najadłem przed chwilą. To co wy chcecie ode mnie? Napity. Stary przyszedł chyba? Jakoś tak... Coś mi się wydaje, taki dźwięk jakiś. Jak będzie starego słyszał? Łej. Łatwuś? Nie widać nikogo. Ani nie słychać. Ale wydawało mi się, jakbym jakiegoś tutaj po prostu... Mutanta gdzieś słyszał. Za płotu. Dobra, idziemy budować. Znaczy idę zobaczyć tą tratwę, no bo to w sumie to co? To nie może tak być. Ale lipa, tyle materiału straciłem tylko po to, żeby po prostu się przekonać o tym, że to nie działa. I czemu tej nie mogę zbudować, no? Co jest? Bo co, bez za blisko, czy co? Próbuję ją obracać, też nic nie da. Nic nie daje. Próbuję nawet tutaj gdzieś obok. Też nie mogę. Gdzieś tutaj. Też nic. Więc nie wiem, kurde, o co chodzi. Bo chciałbym jeszcze tą drugą zbudować i zobaczyć, czy faktycznie nią może będę mógł popłynąć. Czekaj, spróbujemy z jachtu. Mam nadzieję, że nie ma tutaj jakiegoś rekina, który zaraz mi tutaj łeb odrąbie. Dobra, na razie nic nie widać. Dobra, i tutaj z jachtu mogę? Też nie, więc co, wykorzystałem limit? Na tratwy? Czy o co chodzi? Ale jak już tutaj jestem... O, widzę, wyżerka jakaś tutaj ładna była. Końsy sobie wezmę. No czemu nie? Dobra, batoniki. O, to już batoników to już mam za dużo, bo mi się ulewa. Alkohol do ekwipunku, dobra. Tego syfu to chyba tutaj nie było. Wciąż nie wiem, gdzie mogę tą kartę znaleźć. Na magnetyczną. Dobra, na jachcie w sumie można mieszkać, bo można spać i tak dalej. Ale niestety, no, troszeczkę daleko do drzew, jeśli chodzi o to. Dobra, i w sumie tym niepozytywnym akcentem byśmy zakończyli już w sumie ten odcinek.
bo bardzo jestem zaniepokojony tym faktem, że raz, że dużą tratwą nie mogę pływać, a dwa, że nie mogę nawet małej zbudować, ani nic innego na wodzie. Op. Ale czekaj, bo może na lądzie mogę? Na lądzie też nie mogę. Jak nie mogę na wodzie, tak i nie mogę na lądzie. Nie wiem. Nie wiem, ta gra mnie może po prostu nie lubi, czy co. Nie mam pojęcia. Naprawdę. Naprawdę nie wiem. Szkoda, że na dwie osoby jest ta duża. A nie na jedną. To jest wstyd. Wstyd. Naprawdę wstyd. Dobra. I w sumie, jeśli Ci się podobało, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Subskrypcję na dwóch kanałach. Dołącz do naszego Discorda. Zostaw follow na Instagramie. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.